Ogniwa fotowoltaiczne z grafenu zbudowane są tak samo jak klasyczne ogniwa fotowoltaiczne, tylko że warstwa grafenowa stanowi elektrodę, którą zamieniamy. Poprzednia warstwa ze srebra jest zamieniona na grafen, co daje dużo lepsze właściwości produktowe. Działają przede wszystkim kilkanaście razy bardziej wydajnie z uwagi na to, że są bardzo wrażliwe na światło, które jest światłem rozproszonym, czyli tak jak w Polsce nie mamy pełnego słońca, jest to słońce zachmurzone, to fotowoltaika oparta na elektrodach srebrzanych ma powiedzmy 20% wydajności, a z elektrodami grafenowymi to około od 30 do 50% więcej konwersji tego światła na prąd elektryczny. Grafen może obniżyć koszty energii elektrycznej, ponieważ przy zachowaniu podobnej ceny materiałowej, tak jak wspomniałem w poprzednim pytaniu, jesteśmy w stanie wyprodukować od 30 do 50% więcej energii elektrycznej, w związku z tym o tyle taniej tą elektrownię swoją mieć do własnych potrzeb. Moduły fotowoltaiczne w nowej generacji powinny trafić w pierwszej połowie 2018 roku. To będzie taka wersja testowa, żebyśmy mogli wykonać badania. Komercjalizacja będzie w drugiej części roku 2018. Jeśli chodzi o koszty modułu fotowoltaicznego opartego na grafenie, zależy nam na tym, żeby był w tej samej wartości, co obecnie oparty na srebrze. Grafen nie jest droższy od srebra, oczywiście to jest nowa technologia, dlatego komercjalizacja być może spowoduje delikatny wzrost ceny, być może o 5-7%. Na przykład, natomiast przy wzroście wydajności od 30 do 50%, to relatywnie cena będzie o te 30% tańsza, bo będziemy mieli więcej energii za podobnie zainwestowane środki. Założenie modułów fotowoltaicznych w Polsce ma sens dzisiaj, w 2017 roku. Miało sens w 2012 roku i pewnie też w 2008 roku, z prostej przyczyny. Koszt elektryczności dzisiaj od operatora, czy też RWE, czy Enera, czy Energa, czy Tauron, to jest około między 40 a 60 groszy za kilowatogodzinę. Natomiast własne moduły fotowoltaiczne, oparte nawet na starej technologii, generowały koszt w wysokości 26 groszy, czyli zakupienie własnej elektrowni spowodowało, że wydawaliśmy mniej o połowę, a wydać mniej to znaczy, że zarobić drugie tyle.